Panie Andrzeju, bilecik? Tak, poproszę. Cześć, falubazy. Dzisiaj wspólnie z Eneą mamy dla Was kilka biletów na sparingi w Zielonej Górze. Wystarczy odpowiedzieć tylko na jedno proste pytanie. Zapraszamy. Ile F-16 podprowadza zawodników przed każdym biegiem? 6. 4 plus 2 chyba. No myślę, prawie, że możemy zaliczyć, ale ogólnie. No bo są jeszcze z reklamami. No 4, tak, no. 4. 4, super. No. Poprawna odpowiedź. No. 5 z plusem. 6 nawet. Dobra. My darmowe bilety na żużel, na sparingi w Zielonej Górze. No świetnie, co trzeba zrobić? Wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie. No, ciekawe, czy będę znała odpowiedź. Jakie kolory kasków pokazują podprowadzające przed każdym biegiem? Mogę odpowiedzieć, że są to 4 kolory. 4. Biały, żółty, czerwony, niebieski. Super. Tak? Gratulujemy. Brawo. Wystarczy odpowiedzieć tylko na jedno proste pytanie. Podejmuje pan wyzwanie? Tak. To koleżanka przeczyta jedno proste pytanie. Okay. Ile F-16 maksymalnie wchodzi na tor przed każdym biegiem? Strzelam 5. Trochę więcej. Ciut więcej. Odrobinkę. 7. Super. Ma pan bilety na sparing w Zielonej Górze. Wow. W jakich kolorach występują podprowadzające zawodników gospodarzy? O, nie wiem. Nie wiem. Ja nie jestem. Nie udało się. No, podpowiedź. A, niebiesko-czerwone. No i wygrali państwo bilety. O, proszę, dzięki, dzięki. Super. Ale numer. Super. Ale numer. Cieszymy. Dziękuję. Cieszymy. Dzięki serdecznie. Na biletach jest w razie czego wszystko napisane, co trzeba zrobić, nie? Okej. Okay. Okay. Miłego dnia. No. Dziękujemy. 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 A znamy odpowiedzi? Są napisane. Kto będzie pierwszym rywalem naszej drużyny w sezonie 2024? Wrocław? Ekstra! Pięknie. Wymień dwa imiona dziewczyn, które są w składzie F-16 Falubars. O Boże, o Boże. No dobra, powiedzieli, że jest ogólnie dużo, więc jesteś w stanie gdzieś tam się wstrzelić. Nie wiem, no kurczę, no nie oglądam Strzelaj. Tego. Nie, Julka, Martyna, Asia. O, jest jedna, Asia. Jest jedna. Natalka? Jestem. Natalka? Asia i Natalka. O, dziękuję bardzo. W jakich kolorach występują podprowadzające zawodników gości? No biały, czerwony, niebieski i żółty. Tylko gości. A gości? Tylko gości. To biały i żółty. Przepraszam. Tak. No biały i żółty. Dobrze, super. Kogo by tutaj złapać? Może pana w kawiarni? Ile jest biegów w meczu ligowym? 15. Pięknie. To wystarczyło. Cześć. Mamy darmowe bilety na żużel, na żużel w Zielonej Górze. Wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Jedno proste pytanie? Mhm. Odnośnie żużla zgaduję, tak? Tak. Możesz strzelać. Pomożemy. No dobra, to słucham. Czy podprowadzające pojawiają się na torze przed biegami nominowanymi? Tak. Super. No i widzisz? Mam bilet, tak? No, masz? Ile nas w składzie jest? Ile jest nas w składzie? Jakie kolory kasków pokazują podprowadzające przed każdym biegiem? Jakie kolory kasków żużlowcy mają? Czerwony, niebieski, biały i żółty. Świetnie! To ty prawdziwy fan jesteś. Tak, na sektorze kibiców. To w takim razie widzimy się na stadionie. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Kiedy nasza drużyna pojedzie pierwszy mecz ligowy w Zielonej Górze? Czy znamy datę? Ale mamy inną drużynę niż my jesteśmy z Gorzowa. Miło. Ale jakoś na Wielkanoc, święta, zawsze to trochę później. Później. A w jakim miesiącu? Fingus dingus. To będzie, nie, właśnie nie wiem, w kwietniu? W kwietniu, tak, ale którego? Kwiecień, dokładnie 21 kwietnia. Aha, 21. Kiedyś zawsze w Wielkanoc, nie? Były mecze. To mamy dla całej tutaj rodziny bilety. Super. Dzięki. Zapraszamy na drugą stronę mocy. Tak, na drugą. W jakich kolorach występują podprowadzające zawodników gości? Biały i żółty. Pięknie, ekstra! Dziękujemy. Cześć!
podchodząc do ciebie tanecznym krokiem, mamy dla ciebie bilet na Falubas w Zielonej Górze na sparring. Wystarczy, że odpowiesz na jedno proste pytanie. Spróbujemy? Ile F-16 podprowadza zawodników przed każdym biegiem? Ojeju. Ja tak nigdy w Falubasie nie byłam, ale mogę zgadnąć. No to dawaj. 4 albo 5? No. We'll be right back.